Witam was serdecznie! Okej, gwincik! Bo ten turniej trzeba wygrać. Wino drożeje. Wino drożeje. Długo dla mama. W moich skromnych progach. Co was sprowadza do Tyson, mistrzu Geralcie? Powiedzmy, że interesy. A, no tak. Podróże służbowe. Dużo pracy, stresu, z dala od domu. Trzeba się jakoś zrelaksować. Moje dziewczyny będą wiedziały, jak wam pomóc. Ale nie chcę dziewczyny. Chciałbym prosić o wyjątkową usługę. Tylko... Och, jestem zawstyd... Po co? Zagra... No, gwincik. Więcej kart bez sekera, to po tym może. Zaczynamy. To będzie Geralt. Razem z Płotką. Co teraz, chłopcy? Pas, pas. Puśćmy na spokojnie. Nara. Czternaście. Piskujący mróz. I ulewny deszcz. Okej. No to wygram. No to są 12 razem. Nara. Git. Mordomy. Dziwki drożeją. Thank you.
To. Już dwie takie mam. No okej. Rzeźnik. Czego szukasz? Nie znajdziesz. Gwint. Nie. No dobra. Ciekawe, co ma nas sprzedać. No, rybki, kurę. Fajnie, mam już też kasę. Potem kupimy sobie pancerz. Wiem, że jesteś zajęty. Nie. Jennifer sobie przywoła też. Okej. Ja dam Siri. Też Siri. Ulala. Jest najlepiej zrobić. Kurczę. To źle. Gdzie wydamy? Kurczę. Ja muszę, 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 muszę. Nie spasował. Jestem ciekawy. Wygrałem jeszcze, ale z faktem. Z faktem jeszcze wygrałem. Okej, 20.
wino drożeje. Skieliski sztorm. Redukuje siły wszystkich jednostek strzelających i obleżnych o jeden. A w ogóle... W trzeciej rundzie dwie przypadkowe karty z stosu kart odrzucone wracają na stół. Okej. Okay. W trzeciej rundzie zawsze. Jak będzie? Znajdę jakieś bliższe miejsce? O proszę, raz, dwa, trzy. No, zrynek głównego. Całuj psa w dupę. Gdzie? O! Zapraszam, zapraszam! Najlepsze dziecia! O, tam jest w ogóle misja też. Mi twoje towary. Okej. Okay. Możesz coś... Dla mnie to wykuje w ogóle? Ten pancerz? Nie. Ale na pewno może mi naprawić. Wszystko naprawione. To może zagramy w gwinta. Mhm. Północy. Dobrze. Mam sztorm. Thierry. Spasował, tak myślałem. Mój ruch. Okej, i też zakończę ruch. Musi jedną kartę na pewno zagrać.
Jeszcze to zagrał. A tak, musiał jeszcze jedną kartę zagrać, tak. Ja dostanę teraz dwie karty z powrotem. Nie ma już wskrzeszenia. I czyste niebo, i nara. Proszę. Mamy. Kambi. No nie są muszniki, tylko... Kambi. Co to jest? Gdy karta zostanie usunięta z pola bitwy, stawia się nowa jednostka. Tak. Chcę to wziąć. Nie wiem, czy już ciebie nie olać. Dobrze. Was nie, bo wy jesteście razem, To jest trójka, dwójka. Też tutaj trójka, tutaj jest po jednej. Kaczowniki. Olaf. Dobrze. Rycerz de Peyrac, Peyran zabija. Tych zmian w gwincie! Ręce precz od gwinta! Witam na turnieju. Czy mogę rzucić okiem na pańską talię? Proszę. Imponująca kolekcja. Hrabia Monier czeka w środku. Zapraszam. Dzięki. Witaj, miło cię znów widzieć. Jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Nie jest moją ulubioną. Prawdę mówiąc, nie należy do moich ulubionych. Cóż, ja jestem święcie przekonany, że z łatwością wygrasz nią turniej. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogn Dangbal, kupiec ofirski. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! O Jezus. Żadnych nowych frakcji! Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. No dobrze. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erykowi van Wrogowi, a Geralt z Rivii przeciw Hamalowi Ogn Dangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli?
Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Dobrze. Ale jak widzę, że przegram, włączam grę. Potwory. Okej. Karty ze stosu kart odrzuconych. O kurde. Odrzucona. Rozumiem. Kurde, dwie karty zostanie. Teraz zakończę. O kurczę, i 21 to było. Te dwa mi pod tym wrócą. Teraz damy ciebie. Thank you.
nie umiem spasować. Wygrałem. Przy ciebie tak dam. I proszę. Wygrałem. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Sprzedam go. Zagrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci język. Dosyć tego. Ręce przy sobie. Pamiętajcie, państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. No proszę. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivii pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofiru. W półfinale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Innen. Jestem zaszczycony. Od razu lecimy. No to dobrze. No zobaczymy, czy nam się uda. Nilfgaard. Twojego przeciwnika. O kurde. Dobra. Ładnie. No nie najlepsze karty, ale zawsze mam wygraną. Mój ruch. Niech jest sztorm. Słońce, tak myślałam. Na tym zakończę.
Mam 7 kart. Mam 4. Niedźwiedź miał jednak 12, myślałem, że 10. A już chciałem. Dokładnie, oj karamba. Tak. Ciekawe, jak on jeszcze będzie miał kartę. No i zobaczymy. On ma jeszcze 3. Okej. O, i wygrał. Nie miał kart do zagrania. Wasza ekscelencja, raz pan. To była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemnia. Gratuluję, wiedźmie. Dosyć profanowania gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wymacha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę z troki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od gwinta! Wynoście się stąd, dopóki jeszcze mam cierpliwość. Słyszeliście? Ta wywłoka nam grozi. Na agresję werbalną mamy tylko jedną odpowiedź. Jeszcze raz apeluję o spokój. Zamknij się, Monier! Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Zasrana panda skurwysyno! Naga. Ochłonęliście trochę. Kurwa. Widzę potrójnie. A może nawet poczwórnie. Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Spokojnie. Nieważne, jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu, ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak lubią. Weź nie pierwszy! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chibaj, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić, ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chibaj? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widział. Zoltan ma się dobrze. Uwaga wszyscy! Zmiana planu wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jak i Rafiberg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się ze zwycięstwa. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. No dobra. W finale wstępnym zagrają Hrabia Monier, reprezentujący frakcję Skellige, przeciwko Geraltowi z Rivii, również z Talią Skellige.
Spełnia się marzenie mojego brata. Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. No git, no to gramy. Gramy. Ja nie wiem, czy te manekiny tak będę potrzebował. Jest tylko jeden manekin. Karty. Tak ty tak, to ja tak. Jeszcze dał. Okej. Nara. Ja na tym zakończę. Muszę wyciągnąć taką jedną kartę. Nie, ja tutaj zakończę. Masz 14 punktów do mnie. Wyrzucona karta. Wyrzucona karta. No i... Co on tam gra? Nic mu nie zostało. Czym on chce grać? No ja ma pas. Do zera. Nara. Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcją. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał z Skellige. Ale spokojnie. Turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy. Niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivii, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym... frakcją Skoyatel. A zatem niech wygra lepszy... Skoyatel. Na śniadanie wnioski z bliskiego, jak dycha jest, okej. Okay.
wiem, czy to dobrze było, ale mogłem poczekać. Poczekam, tak? Pasował. Okej. Tak myślałem. Kurde, tak myślałem. Dobrze. Dalej jest szturm. Zakończę tą rundę. Ale ja dostanę dwie karty. Pyszka. Dyszka. Ale już nie ma tej dyszki. I mróz. Wygram. Też mam mróz. Dobra. No to tutaj teraz wygram. O, dłuższy odcinek będzie. No dzięki i za grę. Bywa. Siakry. Najbardziej mnie boli to, że wygrało pierdolone skalikę. Ale mówi się to. Gratuluję. Chodźcie, chłopcy. Idziemy się najebać. Wykluczone. To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Gwinta, to nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźmie. Nie ma za co. Dobrze się bawiłem. Okazałeś się prawdziwym mistrzem Gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś na nią. Sprzedam. Wielkie dzięki, hrabio. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywaj. Ale te siaka dostałem. Ach, chuj z tym wszystkim. Dobrze. To ja na tym też zakończę odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.